Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. No nie całkiem, Jerzy Kisielewski będzie, ale będzie zdalnie. Witam państwa bardzo. O, witaj Jerzyku. Jerzyku, bardzo się cieszę, że jesteś. Zanim przedstawię naszych gości, to dziękuję ci, że dałeś mi zastępstwo. Bo ale podobno panie prezesie, ja jestem, naprawdę. Janusz podobno Olejniczak. Ja już przywitam cię, Januszku, ale za Jurka jestem, za Jerzyka jestem ja, a podobno zastępstwa są najlepszą drogą do zrobienia wielkiej światowej kariery. Czego życzymy wszystkim obecnym. Właśnie, obecni. Janusz Wawrowski, wielki skrzypek, znakomity. Zaraz powiemy o tym, co nas w najbliższym czasie czeka. Wielki aktor Piotr Polk. W zastępstwie Piotra Polka. Bożyszcze, nastolatek i nie tylko. Ja pamiętam, kiedyś ktoś mi powiedział, tyle w radiu, w telewizji występujesz, żebyś był jeszcze taki przystojny jak Polk. No niestety, nie udało się. No i oczywiście Janusz Olejniczak, który mnie tutaj wspiera, bo ty, Jerzyku, tylko przez telefon. Ale ja jesteś. Jestem jak najbardziej. Lekko przymusowo, na lekkiej samoizolacji, ale wrócę. Ale wszystkie młode mamy w radiu są na zdalnej pracy, w związku z czym ty do nich dołączyłeś. Młody dziadek. Młoda mama honoris causa, rozumiem. Przyjmuję, kłaniam się, że żałuję tylko, że akurat dzisiaj, kiedy takie grono wspaniałych gości i domowników, a mnie nie ma, no, ale jestem, tylko troszkę na odległość. Ciekawy jestem tylko, czy Piotr przyniósł karty, bo byśmy sobie tutaj, wiesz, w pokerka zagrali, nas jest cztery. Bo tutaj mamy takie szorstki dosyć. A nie, na fortepianie moglibyście zagrać. Tylko karty się ślizgają. Najstarsze powiedzenie. Najstarsze. Ale zawsze śmieszne. Janusz Wawrowski za tydzień, proszę państwa, wypuszcza w świat, do światowego katalogu Warnera, swoją najnowszą płytę, którą bardzo pięknie nazwał. Czy to ty nazywasz płyty? Bo tak ładnie się nazywają te płyty. Poprzednia Aurora, teraz Phoenix. To tak różnie jest. Tak różnie. W każdym czasem razie to jest odkupione burzą mózgów. Płyta Phoenix. Ale ta Aurora mnie intryguje. Dlaczego? Właśnie. Że z krążownik tego. No wiesz, no, pierwsze skojarzenie nie jest. No mam takie. Z krążownikiem. Ale trzeba powiedzieć, że się wbiłem w wytwórnię. To już szósta płyta, więc może ta Aurora była jakaś taka mocarna, dobrze. Mocarna. Januszu, jak to było? Dlaczego Phoenix? Od razu państwu mówię, że na tej niezwykłej płycie jest koncert Ludomira Różyckiego. No i koncert Piotra Czajkowskiego. Koncert? Tak. Piotra Czajkowskiego. Dwa wspaniałe, romantyczne, no, Różycki neoromantyczny koncert. Jak to się stało z tym koncertem? On raz był chyba nagrany, ale w jakiejś innej wersji. Tak, tak. Niesamowite są losy właśnie koncertu Różyckiego i myślę, że stąd wzięła się też nazwa całego albumu. Różycki, który był bardzo, bardzo znaną postacią przed II wojną światową jako pianista, kompozytor. Jego opery w niemieckich teatrach były czasami dziesiątki albo setki razy wykonywane. Był też wykonywany w Danii, w Austrii był nawet gościem. Przypomnijmy, na Janek dworze. Goplana. I Eros i Psyche, tak. Mm-hmm. Oczywiście Pan Twardowski, balet, poematy symfoniczne. Wiemy też, że był koncertującym pianistą. Niedawno się dowiedziałem, że chociażby przed II wojną nagrywał dla BBC swój kwintet fortepianowy z angielskim kwartetem smyczkowym. Także rzeczywiście była to postać, no duży miał sukces Ludomir Różycki przed wojną. Przychodzi wojna. Nie wiadomo, dlaczego nagle w 1944 Ludomir postanawia zacząć pisać koncert skrzypcowym w Warszawie właśnie. Oczywiście przerywa to brutalnie, walki przerywają to powstanie warszawskie, on ucieka, gdzieś tam jest historia w tle, że jakieś nuty zostały zakopane na Żoliborzu, jego żona, bo ona dłużej trochę została w Warszawie, zakopała walizkę z nutami, którą znaleźli po wojnie jacyś pracownicy, budowlańcy
I do końca nie jest jasne, dlaczego ani pierwsza rekonstrukcja tego koncertu, bo ocalała oczywiście cała partia skrzypiec, on potem dokończył chyba już po wojnie, i partia fortepianu, redukcja cała, cały wyciąg fortepianowy tak zwany, natomiast orkiestracja to jest tylko 87 taktów. I żadna rekonstrukcja... Pierwszej części? Tak, pierwszej części. Czyli andante. Tak, tak, z dwóch części. I ciekawe jest to, że żadna rekonstrukcja, nawet Jana Fotka, który znał jeszcze Różyckiego gdzieś tam i w 50-tych, 60-tych latach dokonał pierwszej rekonstrukcji, nie uwzględniała właśnie tego początku partytury. Tylko opierała się na wyciągu fortepianowym. Że jeszcze były w walizce w tym ogródku, nie? No właśnie... Dokładnie tego nie wiadomo. Dlaczego tak jest? Czy one się znalazły jakoś w dwóch miejscach w bibliotekach, ta partia orkiestry i ta partia fortepianu? Nie wiadomo. Natomiast ja po prostu byłem pierwszą osobą, która gdzieś tam połączyła te fakty i udało się dokonać nowej rekonstrukcji. Niejako jest to też premiera tych pierwszych 87 taktów, które naprawdę fantastycznie są zorkiestrowane. No, on dużo rzeczy pisał na orkiestrę, świetnie się posługiwał. A kto zrobił tę orkiestrację? Ryszard Bryła, zresztą też pianista, muzykolog, aranżer, kompozer, który współpracował przy Narodowym Wydaniu Dzieł Fryderyka Chopina wszystkich. On a powiedz mi, z kim nagrałeś te koncerty? Bo rozumiem, Różyckiego nagrałeś z oczywistych powodów, a Czajkowskiego, no bo fajnie mieć to nagrane na płycie. Fajnie tak? Jest to mieć nagrane, jest to oczywiście hit, jest to w przeciwieństwie do Różyckiego, chyba statystyki mówią, jeden z najczęściej nagrywanych i słuchanych koncertów skrzypcowych na świecie. Ale też są pierwiastki, które moim zdaniem łączą tą muzykę. Chociaż dzieli je 65 lat, to czuć, że i Różycki, i Czajkowski byli mistrzami baletu, byli mistrzami w ogóle muzyki scenicznej. Ja myślę, że też gdzieś tam podskórnie czuję, że i Czajkowski, i Różycki to był typ kompozytorów, którzy mogli być takimi prototypem kompozytorów muzyki filmowej. Gdzieś tam czuć, myślę, że... I to w Londynie nagrałeś, tak? Z jaką orkiestrą? Z Royal Philharmonic Orchestra i z Grzegorzem Nowakiem, który też wiadomo słynie z tego, że odkrywa przed nami różne nieznane polskie utwory. I świetnie to towarzyszy, prawda? Bardzo, to jest tak. Dobra praca. Tak. Jerzy, coś mówiłeś? Czy coś mówiłeś, Jerzyku? Nie, milczałem na różne tematy. Czy Różycki funkcjonuje w obiegu koncertowym, europejskim, światowym, czy też nie? No, niestety w światowym nie. Przez lata, tak jak powiedziałem, ten sukces był przed wojną, potem nagle wszyscy, nie wiadomo dlaczego, Różyckim zapomnieli. Ale ostatnio od kilku lat obserwujemy, chyba wszyscy się zgodzimy tutaj, jakiś taki renesans, odkrywanie na nowo jego muzyki. Właśnie i opery są wystawiane w Teatrze Wielkim i nagrywa Symfonia Warszawia, nagrała kilka utworów jego symfonicznych. Zaczyna też się grywać jego utwory kameralne. Piękne pieśni napisał nie tylko do polskiej poezji, ale do niemieckiej, do francuskiej, także też... Od razu mam jedno szalenie oryginalne pytanie. Jakie są twoje plany na przyszłość? Nie, na jakim instrumencie została nagrana płyta? To cię zaskoczy pewnie, Janusz. Na Stradivarius Polonia. Stradivarius Polonia, tak. Znamy historię, ale Janusz opowiedz, jak to było jednak. No bo to ty tylko masz... pozwolenie grania na tym instrumencie? Tak, tak. No oczywiście to instrument się zrasta, skrzypce się zrastają z jednym człowiekiem na wiele lat, bo to rzeczywiście przyzwyczaić się do takiego instrumentu, to rok to jest minimum, żeby tak naprawdę... Ale to masz te skrzypce w domu, czy w sejfie gdzieś trzymasz? W sejfie w domu. W sejfie w domu dobrze są strzeżone. Tego się nie da wyciąć, w związku z czym proszę, uważajcie. Tak. Nie mówmy o adresach. Nie, no jest to rzeczywiście no, wielka pomoc i fantastyczna przyjemność nagrywać na takim instrumencie, bo zdajemy sobie dobrze sprawę z tego wszyscy, że nagrywanie z orkiestrą i posiadanie dobrej klasy instrumentu, najlepszej klasy instrumentu jest no, bardzo pomocne. Ale czy wszystkie koncerty grasz na tym Stradivariusie, czy tylko specjalne? Wszystkie. Nie, on jest tak specyficzny i tak oryginalny, tak różny od instrumentu mojego własnego, że trudno by było. Ja jak tylko otrzymałem mój ten instrument od Romana Ziemiana, to swój instrument prywatny
użyczyłem mojej studentce najlepszej, która może koncertować na nim i grywać, także cieszę się, że mogłem też komuś podnieść standard, że tak Czy ten Stradivarius jest w pełni oryginalny? Czy znana jest jego historia? Czy on był jakoś przerabiany przy tego, czy jest w pełni oryginalnym instrumentem? Jest oczywiście jak każdy instrument, który instrumenty po baroku miały wszystkie, to dzisiaj może brzmieć strasznie, ale miały wszystkie wycinane szyjki, bo to była kwestia modernizacji właśnie już na instrumenty klasyczne. Także to oczywiście na wszystkich starych włoskich instrumentach zostało dokonane, ale to co najważniejsze, czyli całe pudło rezonansowe, górna, dolna i boczne płyty są oryginalne w całości, także to jest to, co powoduje, że on jest do dzisiaj taki niezawodny i fantastycznie brzmi. A czy to nie jest trochę tak, że solista jest w cieniu swego instrumentu? Bo kiedy się pojawiła Polonia, no to wszyscy mówili, prawda, pierwszy polski Stradivarius, a potem na drugim miejscu Wawrowski. Tak, nawet słyszałem, że mam taką ksywkę pan Stradivarius. No, ale, wśród skrzypków. Ale Jerzyku, to też jest nasz pierwszy polski Wawrowski. No. No, na pewno trochę tak jest i to jest pewnie jakaś tam cena, którą wszyscy skrzypkowie, którzy grają na takich instrumentach, płacą za to, że one mają taką renomę, ale też myślę, że doskonale wszyscy lutnicy wiedzą, że ten instrument też potrzebuje dobrej obsługi. Powiedz teraz po ludzku, czym się różni ten Stradivarius? Rzeczywiście, gdyby zrobić taki test, że słuchamy trzech nagrań tego samego utworu granego przez ciebie, to, no właśnie, bo w przypadku fortepianów słychać to natychmiast, czy prawda? Usłyszymy różnicę, no powiedzmy, nie będąc skrzypkami. No. Wszystko oczywiście zależy od jakości sali i od jakości też nagrania. Te same warunki, samo nagranie, tylko na różnych instrumentach. Myślę, że tak. Ja robiłem już takie testy, miałem okazję grywać też dla ludzi, którzy nie są w ogóle muzykami, na przykład są, nie wiem, rodzicami muzyków albo po prostu melomanami i bardzo często właśnie mówili, że ach, ja to bym nie usłyszał w życiu i tak dalej, ale rzeczywiście w dobrych warunkach akustycznych słychać tą różnicę, myślę. No zawsze te gorsze instrumenty, duża sala, orkiestra, No, większość skrzypków narzeka, no bo nie mają tego typu instrumentów, że ich nie słychać, że brzmienie jest za mało potężne, a jak już jest głośno, to brzydko za to. A tutaj jak to wygląda z twojego... Tak, no one są niesamowite, mają, myślę, że to jest też taka pewna intensywność brzmienia. To jest tak jak troszeczkę z ludzkim głosem. Niektórzy mają taki głos, że po prostu jak coś powiedzą niektórzy aktorzy, to słyszymy ich, wiadomo. I tu jest kwestia tej właśnie takiej jakiejś barwy. Z tego co wiem, to Stradivari się wzorował, dla niego ideałem był damski, niski głos. To był dla niego ideał w osiągnięciu tej barwy skrzypcowej. Ale rzeczywiście to czuć nawet fizycznie. Muszę powiedzieć, że jak ja gram na tym instrumencie i stoję na scenie, gra orkiestra, jest tutti na przykład Wieniawski, trzymam go w ręku, to on tak reaguje na to, co się dzieje muzycznie, że on naprawdę... Sam gra. Po prostu drga już, jakby się wyrywa. Także to jest jakby fizycznie na pewno, myślę, że jakby gdzieś tam zbadać drganie po prostu tego drewna, może przez te drgania można by to jakoś wyczuć. Nie, no ja zawsze mówię, że instrumenty, czy to fortepian, czy skrzypce, wiolonczele, to są żywe postaci. A z czysto technicznego punktu widzenia, bo grałeś na różnych instrumentach, czy dla skrzypka jest różnica, nie wiem, na przykład w sile nacisku strun, w sposobie artykulacji, w sposobie wydobywania dźwięku, Stradivarius, a inne skrzypce? Tak, na pewno te właśnie instrumenty typu Stradivari, Guarneri bardzo dużo znoszą, jakby więcej siły wytrzymują, więc są to typowe takie solistyczne instrumenty. Wiadomo, że soliści trochę muszą jakby mocniej grać. Natomiast w ogóle Stradivariusy są uważane za dość trudne do grania. To znaczy one wymagają w ogóle dosyć specyficznego podejścia i dużego wyczucia. Trudno to określić z bardzo słowami. Dobrze, proste pytanie. Tak. Można szybko grać na Stradivariusie i to jest łatwiejsze, czy... Tak, to jest, też tak, można, ale tylko to jest łatwiejsze, czy trudniejsze? Łatwiejsze się to staje. Znaczy na pewnym etapie możliwości, umiejętności, granie na takim instrumencie staje się łatwiejsze. Co ciekawe, na przykład Stradivari najlepiej tam najtańsze struny do niego pasują. Takie proste. Tak. Ktoś powiedział, Janusz, to ty powiedziałeś, że instrument to żywa istota. Tak, z duszą. I do tego w pełnej formie artystycznej, mimo ponad 300 lat, które ma. Tak. Czy ile ma dokładnie ten Stradivari? 340?
1685 rok, także tak, 336. Piotr Polko. Mam pytanie do was, czy gość może zadać pytanie gościowi? Oczywiście. Prezesowi też. Powinien nawet. Gość może wszystko. A, dobrze, dobrze, witam cię, Jerzy. Kłaniam się. Ja mam takie pytanie, no, ponieważ każdy instrument no, potrzebuje czasem opieki technicznej, serwisowej, nazwijmy to tak w cudzysłowie, to powiedz mi, kto zajmuje się twoim, przepraszam, to źle zabrzmi, twoim instrumentem? Twoim smyczkiem, kto się zajmuje? Zajmuje się Jerzy Maślany. Czy to jest jakaś firma wyspecjalizowana, która ma koncesję i tylko ona na przykład może dotykać w ogóle twoich skrzypiec? Nie. To są oczywiście lutnicy, którzy są jakby cały czas kształceni według takich starych metod kilkusetletnich. To są szkoły z niesamowitymi tradycjami. Akurat miałem to szczęście poznać Jerzego Maślankę, który jest polskim lutnikiem, ale on 25 lat spędził w Londynie tam kończąc... Czy to nie ten, który był... wchodzę w słowo, był naszym gościem. Tak. Z podróży go wtedy żeśmy zadzwonili i tak akurat jechał przez Warszawę gdzieś tam z Krakowa do Białegostoku. Człowiek, który robi w Stradivariusach. Robi w Stradivariusach, siedzi tak przez już blisko pewnie 30 lat w Londynie. Teraz coraz częściej bywa w Polsce, już prawie tylko w Polsce, ale tam opiekował się instrumentami londyńskimi, wielu muzyków, to co oczywiście daje takim lutnikom bardzo, to doświadczenie daje im te umiejętności. Znaczy u nas w ogóle trudno jest nabyć takie umiejętności, jak nie ma takich instrumentów w Polsce, bo lutnik musi się tego nauczyć. To jest jedyny instrument w Polsce, tak? Jeżeli chodzi o Stradivariusy, tak, oryginalne stwierdzone, to z tego co wiem, tak. To może... Czy można połączyć Stradivariusza i przejść do świata aktorskiego? Zastanawiałem się, otóż można. Tak, zaraz przejdziemy, ale wszyscy czekamy, żeby usłyszeć tego Stradivariusa. To tylko jeszcze słówko o współczesnym lutniku, bo instrument, który posiada Janusz Wawrowski, współczesny, to... znanego polskiego lutnika z południa Polski, brata aktora. Tak. Zresztą jeden z instrumentów właśnie sam mi przynosił właśnie, ówże brat. A pod słowem brat kryje się kto? Bartłomiej Topa. A jego brat Wojciech Topa, który jest... Czyli górale. Górale, jest wybitnym lutnikiem, ale też gra w Zakopałerze, co ciekawe. Czyli nie tylko gęśle, ale i skrzypce. Proszę państwa, przechodzimy do Ludomira Różyckiego i spod palców Janusza Wawrowskiego na tym wspaniałym Stradivariusie popłynie pierwsza część koncertu skrzypcowego G-moll. Bez tonacji jest w zasadzie. Bez tonacji, ale opus 70. Dokładnie. Tak, koncert skrzypcowy Ludomira Różyckiego, Andante. Pierwsza część Andante.
To był Andante z koncertu skrzypcowego Ludomira Różyckiego. Grał nasz gość Janusz Wawrowski, a towarzyszyła mu Royal Philharmonic Orchestra pod batutą Grzegorza Nowaka. Słuchajcie... Trzeba przyznać, że bardzo ładnie grał na tym Stradivariusie, ale bardzo lubię ten rodzaj wibracji. Mm-hmm. Nie za gęsta i nie za rzadka. Tak, tak, dokładnie tak naturalna i tak jak głos. Można powiedzieć filmowo. Naprawdę, to jest coś takiego jak ścieżka dźwiękowa filmu. Tak, ale wcześniej Janusz właśnie mówił, że tutaj słychać tą sceniczność muzyki Ludomira Różyckiego, a skoro mówimy o sceniczności, to ja się chcę podzielić takimi moimi wspomnieniami z lat dawnych, z lat 70., kiedy dowiedziałem się, że w podziemiach Teatru Polskiego jest szafa z jakimiś partyturami. A dowiedziałem się to od pracownika, który tam od wojny pracował w Teatrze Polskim. No i koniecznie chciałem się włamać do tej szafy, ale ówczesny dyrektor, pan August Kowalczyk i w duecie z dyrektorem Krasickim wtedy byli, stawiali weto, powiedzieli, nikt nie ma kluczy do tej szafy, tam jest kłódka, to nie ma jak się włamać do tego i tego. No więc kupiłem kłódkę, kupiłem Laubzegę, pojechałem tam i powiedziałem, mam, robimy. No i w końcu złamali się, ja młody dziennikarz, otworzyliśmy i pierwsza partytura, jaka wypadła mi z tej szafy, to była partytura, i to dosyć pokaźna partytura, muzyki Ludomira Różyckiego do Iridiona, który inaugurował działalność Teatru Polskiego na początku XX wieku. 1901, 1903 rok, już nie pamiętam, który to był rok. Chyba 1901. I to naprawdę duża partytura. Potem zostały spisane te wszystkie partytury i przekazane do działu muzykali w Biblioteki Narodowej. Niestety nie wiem, co z tym się stało dalej. Ja to opisałem, zresztą to kolejna anegdota, bo Jerzy Waldorf, który miał jako autorytet się na ten temat wypowiedzieć, zażądał takiego honorarium od telewizji, żeby do Pegaza się wypowiedzieć, że Pegas powiedział, że nie zapłaci. No i kiedy wróciłem do Waldorfa i powiedziałem, że no niestety telewizja nie chce zapłacić za jego wypowiedź, on mówi, a to nie szkodzi, to ja w Polityce napiszę artykuł, po czym po pauzie dodał, może nawet o panu wspomnę. No więc ja się wściekłem i wtedy spotkałem Ludwika Erharda, który powiedział, jak pan napisze w ciągu godziny na ten temat, to do najbliższego numeru Ruchu Muzycznego to pójdzie. I poszło. No wiedziałeś, jak się poruszać. No więc właśnie. Ludwik Erhard i Jerzy Waldorf, między nimi bardzo iskrzyło. I co było ciekawsze, to warto przypomnieć, były takie czasy, że kiedy w tygodniku Świat Jerzy Waldorf postanowił schlastać Ludwika Erharda i nagle dostał telefon z redakcji, że cenzura zdjęła w całości ten felieton. Kiedy próbował się dowiedzieć dlaczego i dobijał się do cenzury, okazało się, że cenzor zwrócił uwagę, akurat wtedy miały się poprawiać stosunki polsko-niemieckie, a kanclerzem Niemiec był Ludwik Erhard, tylko Ludwik przez G. W związku z tym cenzura zdejmowała wszelkie krytyczne kawałki o Ludwiku Erhardzie. Jerzy Waldorf zdesperowany postanowił udać się nawet na rozmowę z cenzorem, ale chyba do niej nie doszło, bo zderzył się samochodem na ulicy Tamka z autobusem, zrzucając to na cenzora. No więc takie były czasy. Tu Ludwik Erhard, nie będzie pan nam mówił, który to jest Ludwik Erhard. Jerzyku, te czasy cenzury były cudowne. Ja pamiętam w redakcji muzycznej właśnie wtedy, w tym samym czasie, kiedy byłem wydelegowany na Myślą, żeby się dowiedzieć, dlaczego nie możemy grać muzyki niemieckiej. Tłumaczę cenzorowi i mówię, wie pan, no jak redakcja muzyczna ma działać bez Beethovena, Bacha? Mówi, Bacha to se grajcie. A ja mówię, a jak to dlaczego? To pan z redakcji muzycznej nie wie, skąd był Bach? No przecież on był z NRD, prawda? No więc rozumiecie sami. Ale tak miękko przeszliśmy, no. Żarty żartami, ale jak się całkiem młodym ludziom opowiada
że żeby sobie wydrukować zaproszenie na ślub, trzeba było z tym zaproszeniem pójść do dyżurnego cenzora na ulicę Myślą, to nikt nie wierzy dzisiaj. Tak jest, no, druk to druk. No i tak przeszliśmy do tych teatralnych spraw, ja tymi moimi wspomnieniami, przepraszam, prywatnymi. Piotr Polk, Janusz Olejniczak, poznali się, o ile wiem, w Paryżu. No tak, no. Dobre miejsce, żeby się poznać. No, myślę, że lepiej nie mogło być. No. A jak to się wydarzyło? Czy ja w... jak to się wydarzyło? To ty może... No ja pamiętam się swoją drogą. No. Skonfrontujcie wersję. Więc tak, moja droga była taka. Znalazłem się w Paryżu, ponieważ miałem kiedyś dawno temu przyjemność zagrać w takiej amerykańskiej produkcji o cygańskim Holokauście, a z bardzo dobrą amerykańską obsadą i zostałem zaproszony na festiwal filmowy w Cannes z tym filmem. Tam na festiwalu podpisałem umowę z jedną z agencji francuskich, paryskich, z moją agentką Miriam Bru i pojechałem do Paryża na trochę dłuższy pobyt niż tylko 2 tygodnie, bo takie były czasy, że za każdym razem musiałem prosić o wizę turystyczną i tak dalej, i tak dalej. I $100. I $100 za każdym razem, tak. Do momentu, kiedy zagrałem kiedyś w teatrze prezentację, jeszcze wtedy istniejącym prezentację, spektakl pod tytułem Piosenki francuskie. Na premierę przyszła ambasada francuska łącznie z ambasadorem, a ponieważ dostając tę propozycję powiedziałem dyrektorowi, skłamałem, za co go bardzo serdecznie przepraszam, że ja znam francuski, a nie znałem ani grama. Więc szybko, jak dostałem tekst piosenek, to się szybko nauczyłem, wynająłem sobie nauczycielkę, nauczyłem się tylko i wyłącznie piosenek. I takich drobiazgów typu je suis fatigué, je suis vachement fatigué, czyli jestem strasznie zmęczony, ale mówię jaki to... Jaki akcent, kurczę. Ale słuchaj, Piotr tego nie pamięta, ja nie wiem w jakich okolicznościach to było, Piotr mi zaprezentował, jak śpiewają piosenkarze francuscy. Słuchaj, to było tak śmieszne, bo rzeczywiście jakbyś włączył France Musique i słyszał, nie wiem, Juliana Klerka czy kogoś. Jeżeli zechce Piotr, nie chce. To było bardzo dawno. To było naprawdę punkt. Słuchajcie, ja tylko skończę. Ambasador wszedł do mojej garderoby po spektaklu, żeby mi pogratulować. I z dyrektorem i zaczął do mnie bardzo kwieciście mówić po francusku, gdyż dyrektor powiedział, że Monsieur Polk bardzo dobrze mówi po francusku, a ja siedziałem spięty i jedyne, co powiedziałem ambasadorowi, to powiedziałem, je suis vachement fatigué, co znaczy, jestem pioruńsko zmęczony. I ambasador powiedział, ale naturellement, no i bardzo dobrze, ale w ten sposób nabyłem prawo do wiz bardzo częstych bez czekania w kolejkach. I tak znalazłem się w Paryżu, a tam już spotkałem Janusza, który kręcił film. Ja przyjechałem robić karierę filmową, a Janusz on już ją robił. Tak się poznaliśmy z Januszem. Ale zacząłeś przed chwilą mówić o jakiejś historii tajemniczej. Mam taką tajemniczą historię z Januszem. Ona jest przedziwna, bo ona jest związana z muzyką, związana z moją pasją. Nie z aktorstwem. Moją pasją jest już od prawie 5-6 lat projektowanie i robienie mebli. Robię je sam, własnoręcznie i tak dalej, na pokazy, na targi i tak dalej, i tak dalej. No i jak to każdy szanujący się stolarz musi trafić z palcami pod piłę. I tymi palcami niestety ja też trafiłem. Trzasnąłem sobie te palce, ale chirurdzy mi je ładnie zszyli. One odzyskały troszeczkę pracy swojej i w tę sekundę, kiedy tam to się zdarzyło, nagle zdałem sobie sprawę z tego, ponieważ ja jestem daleki od Januszów, ale też jestem po szkole muzycznej w klasie akordeonu i fortepianu i nagle... Gitara też oraz perkusja. Perkusja też, tak, no właśnie. I nagle ta sekunda, która zaważyła na tych moich palcach, okazała się straszna dla moich pasji, muzycznych pasji. Myślę sobie, no dobrze, no aktor może tam coś tam się uda, ale ja już nigdy nie zagram. Nie zagram na akordeonie, nie zagram na fortepianie. I po tym, kiedy po tej cudownej operacji potrzebowałem bardzo dużo pracować tymi palcami. I myślę sobie, Boże... Ja może spróbuję wrócić do fortepianu. Przychodziłem codziennie do teatru z 2 godziny przed spektaklem, siadałem przy fortepianie i uderzałem przy bólu, uderzałem palcami w klawisze.
I nagle zdaję sobie sprawę, mówię tak, zawsze marzyłem o fortepianie, a może kupię ten fortepian tylko po to tak naprawdę, żeby sobie palce wróciły do formy. I wtedy, do życia. Tak, i wtedy polecono mi Janusza, który właściwie jest jedną z niewielu znanych mi osób, która może podzielić się wiedzą na temat fortepianów dla kogoś takiego jak ja. I ja ten fortepian kupiłem. On stoi u mnie w domu i od tego momentu, kiedy moje palce nabrały jakieś wprawy, proszę mi wierzyć, ja gram codziennie. Ja gram codziennie czasem godzinę, czasem 5 minut, czasem sobie gram północy. Więc można powiedzieć, że w uzdrowienie moich palców, tu na dowód tego, ja wiem, że to radio, ale te palce chodzą fantastycznie, wyśmienicie, że tutaj wkład w te palce... To nie tylko radio, nas widzą też widzowie. Właśnie, hello. Tak. W te palce wkład ma tutaj siedzący Janusz Olejniczak. No właśnie, i zapraszasz mnie już od paru dobrych tak, lat, żeby zobaczyć ten fortepian. Tak, to prawda. Ale to się ziści. To się ziści, oczywiście. To piękna historia. No, taka... Powiedzmy... Zobacz, Piotr jest wykształconym aktorem, no to aktor hollywoodzki. Mhm. Śpiewa, tańczy, gra na wielu instrumentach, nie tylko na fortepianie, ale na tych innych, włącznie z perkusją. W przeciwieństwie do aktorów hollywoodzkich robi meble. Który robi meble? Od Harrison Ford. Harrison Ford. Robi. Tak. Harrison Ford. Czyli masz konkurencję jednak w tym świecie. Teraz już nie. Harrison Ford robił, żeby zarabiać, żeby żyć. Myślałem, że to hobby było. A nie, to tak. on zarabiał, że... No jak to, ale myślałem, że Harrison Ford ma z czego żyć. Teraz już tak. Nie zawsze był Harrisonem Fordem, ale znam kogoś, kto za nim nie przepada i mówi, że on jest taki drewniany. Ja to robię dla własnej jakiejś ogromnej przyjemności, bo mam ogromną frajdę zamknąć się w swojej stolarni. Po tym, co robię, mam ogromną frajdę zamknąć się z drewnem, z tymi wszystkim, co się wiąże z produkcją mebli. Potrafię tam spędzić paręnaście godzin, wychodzę ozdrowiony, zmęczony fizycznie, ale głowa cudowna, ale wystarczy, że będę przez chwilę w teatrze albo na planie filmowym, jestem wykończony, więc to jest dla mnie takie antidotum. Czy są wielbiciele Piotra Polka, którzy marzą o tym, żeby mieć jakikolwiek mebel z jego kolekcji? Jerzy, powiem ci tak, zamówień mam bardzo dużo. Bardzo dużo mam 2035 rok. No, żebyś wiedział, ponieważ ja projektuję zimą, a robię meble tylko latem. Tak po prostu lubię. I nie robię ich bardzo dużo. Jeżeli mam jakieś zamówienie na wystawę, no to wiadomo, że muszę się na tym bardziej skupić. A tak prywatnie to rzeczywiście parę moich mebli znalazło swoje miejsce w paru ładnych domach. Nie tylko w Polsce, a tak to robię to dla siebie i to jest dla mnie największa pasja. Robię to dla siebie i jeżeli się komuś coś nie spodoba, to już nie ma przymusu. A wracając do muzyki, skoro wróciły twoje palce do normy, czy czasem występujesz, bo przecież grałeś razem z zespołem swoim kiedyś w młodych latach, a potem jednak też występowałeś muzycznie. Można powiedzieć, że zrobiłem to nawet parę dni temu. O. Tak, bo ja nadal koncertuję, bo to też jest moja pasja. Jestem jakimś dziwnym człowiekiem, że zarabiam na jednym, a bawię się w wiele innych rzeczy. Powiem wam więcej, mój pierwszy zawód to jest elektryk. Ja jestem elektrykiem. To elektryczna gitara. Życiorysy aktorów są rzeczywiście bardzo często tak pokręcone, bardziej niż moje. Więc nie pytaj mnie, kogo zagrałem, bo tutaj jest cały zestaw zawodów. No tak, chciałem jeszcze jedną ksiądz, rzecz podkreślić. Policjant. Chciałem jeszcze podkreślić, że Piotr powiedział, że codziennie ćwiczy. Tak, znaczy może ćwiczyć to wy, a ja sobie gram. Zazdrościsz, Januszu? Nie gram codziennie. Policjant w najbardziej niebezpiecznym w Chicago polskim Sandomierzu. Strach pojechać. Ja kiedyś właśnie powiedziałem w domu, że nie przeprowadziłbym się nigdy do Sandomierza, bo tam codziennie trup jakiś. Ale to trzeba przyjechać. Słuchajcie, jak ja tam jestem, jest bezpiecznie. A no tak, no panie komisarzu. I znowu pytanie, czy Orest Morzejko to przekleństwo w karierze, czy wręcz odwrotnie? Wiesz co, odpowiem Jerzy tak, że w niektórych fragmentach życia drogowego jest to rzeczywiście przywilej. Jeśli chodzi o inne sprawy, no powiem tak...
To jest... ja powiem, serial jest bardzo dobry i grany przede wszystkim przez aktorów. Mhm. To bardzo tak. dobrych aktorów. I to już wystarczy. Dziękuję, tak, Janusz. To ja muszę zapytać, bo ktoś mi mówił, że podobno to był jedyny przypadek, kiedy oryginalny włoski serial, którego autorzy zgodzili się na to, żeby scenariusz się rozwijał w zupełnie innym kierunku. Czy, tak, czy to prawda? Tak, to prawda. Docenili twórczość polskich filmowców i aktorów? Do 50. odcinka można powiedzieć, że odcinki były tłumaczone z oryginalnych włoskich i takie przysposobione do naszych warunków i obyczajowych, i regionalnych, i tak dalej, i tak dalej. A od 50. któregoś odcinka już scenarzyści za zgodą, czyli po tych 50, które myśmy zrobili za zgodą włoskich producentów tej licencji, pozwolili pisać od deski do deski. Czyli właściwie te 300 odcinków, które już zrobiliśmy, są naszymi, można powiedzieć, regionalnymi produktami. Mm-hmm. Więc tak, to prawda. Nasza wersja no, jest jaka jest, ale widocznie się spodobała oryginałom. Ja proponuję, żebyśmy po cichutku weszli w muzykę, żeby jeszcze troszkę teraz, bo się zbliża koniec pierwszej godziny i Janusz zgodziłeś się, żeby tak miękko wejść w końcówkę Czajkowskiego. Koncertu Czajkowskiego, bo ja bardzo chciałem posłuchać, jak szybko grasz. Czy przeszkadza, czy pomaga Stradivarius? Tak. No to jeszcze chwileczkę porozmawiajmy. Mamy przygotowane 5,5 minuty. A Janusz się przedtem zapytał, dlaczego akurat ten Czajkowski znalazł się na płycie, bo przecież no ja na przykład wiem, że ty w ogóle lubisz odkrywać polską muzykę, w związku z czym no tutaj była jakby szansa na to, żeby zrobić polska muzyka taka rediscovered, a jednak zdecydowałeś się na Czajkowskiego, nie na jakieś nieznane rzeczy, ale jednak rodzime. No tak, muzyka piękna, muzyką piękną, ale żeby ludzie mieli szansę też poznać coś nieznanego, no to coś musi ich przyciągnąć, jakieś aspekty. Wydaje mi się, jestem w ogóle za tym, żeby łączyć różne rzeczy w repertuarze koncertowym, na recitalach, czy właśnie na płycie. Lubię w ogóle bawić się tą konwencją łączenia różnych rzeczy, na przykład muzyką. Czyli Czajkowski musi pociągnąć Różyckiego. Myślę, że tak, no jeżeli to jest numer, który jest bardzo znany na świecie, no wszyscy chcą posłuchać zawsze nowej wersji Czajkowskiego, to przy okazji mam nadzieję, że część ludzi, którzy jakby nie trafiliby na tego Różyckiego tak normalnie. Oczywiście, to jest taka sytuacja, przepraszam Janusz, tak. że i pianiści, i skrzypkowie, jeżeli Janusz znalazł tego Różyckiego, który jest rzeczywiście świetną kompozycją i bardzo dobrze, że to zostało nagrane, to jednak każdy z nas marzy o tym, żeby nagrać te najbardziej znane i doceniane, genialne koncerty, które były już wprawdzie nagrywane 100 tysięcy razy i każdy producent o tym mówi. Po co ten Czajkowski, skoro już i Heifetz nagrał, i Oistrakh nagrał? No, lepiej się chyba nie da, no ale każde z tych wykonań jest cenne, jest nasze, jest osobiste i jak jest tylko szansa, to dobrze mieć, nie wiem, nagranego Chopina, czy Czajkowskiego fortepianowego, czy Czajkowskiego skrzypcowego i przy okazji no i reklama Różyckiego. I bardzo dobrze, to moje pytanie było takie właśnie w powietrze, bo ja sam uważam, że bardzo dobrze, że znalazł się Różycki obok Czajkowskiego dla dobra Różyckiego, żeby po prostu świat mógł na jednej płycie posłuchać, że nasi kompozytorzy naprawdę tworzyli wspaniałe arcydzieła. Ja jestem wielkim wielbicielem na przykład Karłowicza, który uważam, że jest tak niedocenionym na świecie kompozytora. Ale jest wraca to absolutny geniusz, ale wraca. No i już słyszymy Czajkowskiego w tle, w związku z czym dosłuchajmy do pełnej godziny koncertu skrzypcowego Czajkowskiego w wykonaniu Janusza Wawrowskiego, no i Royal Philharmonic Orchestra pod batutą Grzegorza Nowaka i widzimy się po wiadomościach po godzinie 21. Thank you.
Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Oraz nasi goście Janusz Wawrowski, Piotr Polk. I Tadeusz Dyszkiewicz. No i gościnnie Tadeusz Dyszkiewicz, tak właśnie. Jerzyk, jesteś tam, Jerzyku. Kłaniam się. Jerzyku. Kłaniam się i od razu chcę powiedzieć jedną sprawę, że może nie samą markę Stradivari, ale ten fragment Czajkowskiego, który słuchaliśmy, to słychać było, że to nie jest zwykły instrument. Że to nie gra Janusz Wawrowski, tylko sam Stradivarius gra. Tak jak te fortepiany z Wałkiem, które grały same. To jest taka... Nie, ale rzeczywiście niezwykłe brzmienie. Niezwykłe brzmienie i jak się słucha takiego wykonania, to rozumiem to, co mówił Janusz Wawrowski, że to nie jest prosta rzecz grać na takim instrumencie. No i dlatego tak zazdrościmy naszym słuchaczom, że mogą tak jak ty posłuchać spokojnie, a nie tutaj zagadujemy muzykę, bo tyle jest tematów. Janusz chciał coś powiedzieć. Jest taka anegdota, która jest przypisywana wielu znanym skrzypkom, Sternowi czy Perlmanowi, właśnie czy Heifetzowi, że przychodzi jakiś meloman, maestro, ten Stradivarius tak cudownie brzmi, on tak wziął ten instrument. Nic nie słyszę. Bardzo piękne. Piotr... No to przypomnijmy historię tyleż dramatyczną, co jednocześnie wzruszającą, czyli o Stradivariusie Bronisława Hubermana, którego ukradziono mu dwukrotnie, raz w Wiedniu w hotelu, ale się szybko znalazł, a później w garderobie w Carnegie Hall. Tak. I znalazł się dopiero po blisko 50 latach. A co się zdarzyło? Przechodził skrzypek, chyba grający w orkiestrze, która tego dnia występowała, i zobaczył otwartą garderobę i leżącego Stradivariusa i nie mógł się oprzeć. I zabrał go. Zabrał go i przyznał się po blisko 50 latach, dopiero kiedy kończyło się jego życie, powiedział żonie, że ma go odnieść pod wskazany adres i nigdy nie odważył się na nim. A Hubermana zagrać. Już tam nie było. Tak, tak. To był 85 rok. W 85 roku bodaj do Lloyda, do ubezpieczyciela, pani zjawiła się ze skrzypcami i okazuje się, że mąż dbał o niego w sposób niezwykły i nigdy na nim nie zagrał. Ale nie potrafił go oddać. No to jest zastanawiające zawsze, jeśli chodzi o, mnie zastanawia, jeśli chodzi o kradzieże tak unikatowych rzeczy jak skrzypce, czy jak obraz na przykład, bo przecież nikt sobie obrazu ukradzionego Van Gogha nie powiesi na ścianie, czy nie pochwali się, ale po prostu chce mieć. To jest tylko jest ciekawe zjawisko psychologiczne. Tak samo ten Stradivarius. Przypuszczam, że nie grał ten skrzypek na tym Stradivariusie, tylko miał. Miał. Z tymi obrazami są podobno tacy, którzy zlecali kradzież i mają na ścianie, tylko nie bardzo wiadomo, gdzie mieszkają. No właśnie. I w którym domu? I w którym domu to mają? Piotra zapytałem w poprzedniej godzinie o to, czy ostatnio również od czasu do czasu sobie podgrywa, czy śpiewa, czy występuje w ogóle muzycznie, bo o aktorstwie wszyscy wiemy, a muzycznie nie wszyscy, i powiedział, że nawet niedawno coś takiego się odbyło. Tak, jak to jest z tymi muzycznymi pasjami? No, moje muzyczne pasje wzrastały razem ze mną, ponieważ mój dziadek, upa, przepraszam, bo miałem dziadka i upę. Ze strony ojca to był upa, ze strony matki to dziadek. I upa grał na basie. Tak się w kaletach mówiło. Tak, tak na Śląsku. Była upa i oma, i dziadek, i babcia. I upa grał całe życie na basie. Na basie grał w takich swoich orkiestrach. No i ta pasja muzykowania przeszła na mojego ojca, który z kolei pięknie grał na akordeonie. I on we mnie jakoś zaszczepił tę chęć grania na akordeonie. Znaczy, może ja chęci nie miałem, bo wtedy akordeon był dla mnie takim trochę wiejskim instrumentem i trochę się go wstydziłem. Wstydziłem się go, bo raz, że był nieporęczny, był duży, dla mnie był za duży i tak trudno się go na nim bardzo grało. Ktoś uderzał w klawisz na fortepianie, nie obrażając nikogo, i wydawało to dźwięk. A ja, żeby uderzyć w klawisz, jeszcze musiałem tym miechem rozciągnąć, żeby ten dźwięk wyszedł z niego i tak dalej, i tak dalej. Widziałem te cudowne skrzypaczki, te młode bardzo dziewczyny,
tych pianistów no, nawiedzonych. Myślę, że Boże, i ja z tym akordeonem. Był okres, kiedy akordeon nie miał dobrej prasy, to ja, prasy w Polsce. To dzięki mnie właśnie. Ale skończyłem tę szkołę muzyczną na tym akordeonie. Kończąc tę szkołę, zapragnąłem być rock'n'rollowcem. No to każdy gdzieś tam w pewnym okresie. Dostałem pierwsze szwedy czy dzwony, to był rodzaj spodni. Grupa Boss wtedy powstała? Tak, i wtedy powstała grupa Boss, zacząłem pisać teksty, zacząłem komponować muzykę. Dla tego zespołu nauczyłem się, wziąłem sobie dodatkowy instrument w szkole muzycznej, czyli gitara, potem dołożyłem do tego jeszcze perkusję. No i tak stworzyłem grupę Boss, myślałem, że zawładnę światem, no ale zawładnąłem tylko koncertem w Lublińcu. Na koncercie ukradziono torebkę, zapaliły się światła, przerwano mój koncert, ponieważ ta torebka należała do komendanta ówczesnej milicji, więc tak się skończyła moja kariera rock'n'rollowca. A zaczęła policyjna. Nie, i potem oczywiście przyszedł mój zawód, w którym i muzyka, i śpiew gdzieś były bardzo częstym gościem. No sobie coś tam grałem, coś tam komponowałem, ale bardzo dużo śpiewałem. A kto cię w szkole uczył piosenki? Pewnie nie odkryję Ameryki, ale uczyła mnie Iza Cembrzyńska. Iza Cembrzyńska uczyła mnie piosenki, a Agnieszką Osiecką pracowałem bardzo długo, prawie przez 6 lat przy listach śpiewających z Ewą Błaszczyk dla telewizji. Więc tam muzyka i piosenka cały czas się mnie dotykały. I w momencie, w którym postanowiłem już tym przestać, bo uważałem, że przychodzi taki wiek, kiedy już nie będę śpiewał i skupię się może tylko na aktorstwie, wtedy przyszedł pomysł jeszcze zrobienia jakiegoś programu telewizyjnego, w którym no, coś mi odebrało rozum, chyba było za ciepło, się zgodziłem. I przeszedłem przez ten program, śpiewając różne rzeczy i znowu jakby ta miłość do muzyki wróciła. Potem przyszła propozycja nagrania pierwszej płyty, okazała się w sumie dla mnie amatora, w cudzysłowie była ogromnym sukcesem, złota płyta jazzowa. Mówię, wow. Masz dwie złote płyty. Mam dwie złote płyty. Więc myślę sobie, wow, to fajnie, rzeczywiście mam z tego jakąś frajdę, pasję. Potem przyszedł pomysł, żebym stworzył coś bardziej osobistego. Bo tam to był Polk in Love. Tak, to był Polk in Love, czyli coś, co Polk lubi słuchać, a druga płyta, mój film, był już bardziej osobisty i wtedy do współpracy postanowiłem zaprosić prawdziwych kompozytorów, nie obrażając nikogo. Pod słowem prawdziwym to są ci, którzy biorą ołówek, pióro i zapisują nuty, a nie wycinają, wklejają, kopią, delete i tak dalej, i tak dalej. I zaniosłem to do wytwórni muzycznej. Zaniosłem takie nazwiska jak nutki od pana Włodzimierza Korcza, od Jarosława Kukulskiego, od Krzysimira Dębskiego, nawet Romuald Lipko też tam się znalazł. Krajewskiego, Seweryna Krajewskiego. I tak wszystko, to były tylko nuty, ale uwierzyli mi, że to może być coś fajnego. Poprosiłem Jana Wołka, żeby ze mną pogadał o moim życiu i tak powstał mój film. I z tym moim filmem, kończąc już moją długą historię, z tym moim filmem zacząłem koncertować z chłopakami, jazzmenami i tak zrobiłem tych koncertów 100 parę dziesiąt. Więc jako pasja też jestem z tej pasji ogromnie dumny. To nie posłuchajmy się jakiegoś tym, ale utworu z tej... Jeszcze i tak cię czeka nagranie piosenki. Dużo czasu jeszcze masz przed sobą, żeby nagrać piosenkę tak jak Jean Gabin, którego puszczaliśmy wielokrotnie, tak? Którą zdasz zapewne. Pewnie tak. Co proponujesz z tej płyty, mój film? Zaczęlibyśmy dosyć lirycznie. To jest kompozycja Jarosława Kukulskiego. Ona jest krótka. Uważam, że jest cudowna, krótka, fantastyczny tekst. A krótka dlatego, że jest to ostatnia kompozycja Jarosława Kukulskiego. Jest niedokończona i postanowiłem w takiej formie zamknąć ją na płycie. Do tej muzycznej formy Jan Wołek napisał tekst o takim rodzaju odchodzenia. Jasiu, pozdrawiamy cię w Kazimierzu. A tak, Jasiu, pozdrawiamy w Kazimierzu. Panie Jarosławie, pozdrawiamy tam.
Widzisz pusty stół, jak zimą staw. Tu przerwany w pół bieg spraw. Drży w powietrzu pył, muzyka gra. Ktoś tu chyba był, czy ja? Nie pamiętaj mnie, nie wspominaj mnie. Ludziom zdarza się secesja dusz, a różańce łez, prosty ludzki gest, gdy na serca dnie siada kurz, ma swą kropkę i jest trzaśnięcie drzwi, spokój z całych sił, gdy biała złość, potem puste dni, co przypomną ci, że w tym domu był ktoś. Tak, no piękne. Tak. Piękne, ja mówię, ja to... Ja się wzruszyłem. To jest... ja też, mimo że na odległość. I takie francuskie klimaty. Tak, gdyby jeszcze chciał sam siebie sparodiować teraz, Piotr, i zaśpiewać tak, jakby to, żebym Francuzik zaśpiewał, to by będziemy... była zabawa. Nawet tak smutną piosenkę. Na koniec audycji puszczamy Polka zamiast Francuzów. Tak. A mamy przygotowane coś francuskiego? Mamy. Twoje? Ale nie, Piotra nie. Nie. Nie mamy, chyba no nie. Właśnie, bo przeglądając internet na YouTubie znalazłem twoje francuskie. Są tak. Jakieś tam kawałki, tak. Natomiast ja chciałem jeszcze wrócić do pięknej opowieści o znajomości francuskiego, że suivez mon fatigue, kupujemy hasło. Przecież to jest... żywcem wzięte również z biografii Wojciecha Pszczoniaka, którego nam ciągle brakuje, który opowiadał, że on był mistrzem zresztą w udawaniu Francuzów, prawda? Że... Mówieniu rękami, mówieniu i kiedy pojechał na pierwszą próbę, to była taka w obsadzie międzynarodowej teatr, tam był Daniel Olbrychski i Wojtek Przodziak. I Przodziak wreszcie się przyznał, mówi: dobrze, ale jak reżyser mi powie, żebym się przesunął w prawo, to nie będę wiedział, o co mu chodzi, prawda? I mało tego, jeśli dobrze pamiętam, nie chcę ten, w recenzjach było to, że wreszcie Pszczoniak wspaniały zupełnie, że lekki akcent dał się wyczuwać w przypadku pana Olbrychskiego, ale w przypadku Pszczoniaka nic. Żadnego. Ale Jerzy, nie wiem, czy znasz tę historię, bo ja jeszcze miałem okazję pracować w ostatnim okresie życia Wojtka Pszczoniaka razem z nim. Była taka historia, kiedy właśnie Daniel Olbrychski zabrał wreszcie Wojtka Pszczoniaka, który nie mówił po francusku, na imprezę w paryskim jakimś apartement. No i wiedział, że Wojtek nie mówi po francusku, będzie się kiepsko czuł, ale się Daniel nim zaopiekuje. Oczywiście po 2 minutach już Daniela nie było, zostawił tego biednego Wojtka Pszczoniaka i po jakiejś, przypomniał sobie po godzinie, zobaczył Wojtka Pszczoniaka, który siedział na kanapie z jedną z najbardziej znanych krytyczek teatralnych i widać się z daleka, że rozmawia z nią, ale słowo w słowo, ona zauroczona, ona go słucha, ona mu odpowiada, ona mu kiwa. Wreszcie podszedł bliżej i Wojtek Pszczoniak był po sztuce Hankego, już teraz nie pamiętam tytułu, takie filozoficzne różne dywagacje na temat życia. I Wojtek jej to wszystko opowiadał, ona była nim zafascynowana, on jej po prostu mówił teksty sztuki. To genialne, to genialne. Tego nie znałem, ale jeśli pozwolicie, to przypomnę jedno. No, wspominamy tych, których nie ma. Wojtek Pszczoniak w pewnym momencie przyjaźnił się z moim bratem, Lackiem Kisielewskim. Spotykali się namiętnie w Zielonym Barze. Było takie miejsce w hotelu Victoria. Hotelu Victoria nie ma, bo się nie nazywa Victoria. Nie wiadomo, czy jest Zielony Bar. Nie ma. I
Ja akurat byłem, nie ma, sprawdzałeś. Tak. Szkoda. Spotkałem parę osób, które wspominają. I w pewnym momencie, no oczywiście aktorzy o sobie muszą pikantnie. Wpadł Wojtek Przodziak, mówi, słuchajcie, nie można dubbingować filmów, czy to bez sensu, dubbing filmowy. I powtarza to. I wszyscy mówią, dobrze, ale o co ci chodzi? Ja mówię, no słuchajcie, no Humphrey Bogart wchodzi, uchyla kapelusza, patrzy na gościa i mówi, nice to meet you. Mówi, i wiesz, już się robi klimat. I teraz wyobraź sobie studio opracowań filmów na Nabielaka na Mokotowie, poniedziałek rano, troszkę spóźniony i troszkę wczorajszy Romek Wilhelmi wpada, bierze tekst, patrzy na ekran i mówi, szesze, cię widzę. Mówi, koniec, po filmie. Po filmie. Szesze, cię widzę. Ale że ty wymieniłeś Nabielaka, studio opracowania filmów było dla mnie zawsze w Alejach Niepodległości. Tam było studio prawdziwe. Dopiero potem zostało przeniesione na Nabielaka. Był moment, kiedy były równolegle. Były równolegle i przecież były takie postaci. No mało tego, brat Czesława Miłosza, Andrzej Miłosz, przecież robił na końcu filmu było, że napisy Andrzej Miłosz. Tak jest. Mieszkał na placu na Rozdrożu. Albo był pan, o którym mówili Soviet Union, bo miał taki skrzyż, nawet na drzwiach miał SU. Stanisław Ułowicz. On robił większość napisów do filmów. Były takie miejsca, tak jest. A to do Piotra Folka pytanie, przecież dubbing nie jest ci obcy. No nie jest mi obcy, rzeczywiście. Jestem ściśle związany z całą sagą Harry Pottera. I często mnie pytają, że czy ja znam tę sagę i czy jestem fanem Harry Pottera, a jak podpowiadam, że nie mam zielonego pojęcia, co tam się dzieje, to ludzie nie mogą zrozumieć, że ja właściwie podkładam głos jednego z tych profesorów Hogwartu, co nie znaczy, że obejrzałem cały film. Mało tego, oglądam ten film w wersji bardzo, bardzo złej, żeby w związku z kopiowaniem. Więc tak naprawdę nawet nie wiem, z kim ja rozmawiam i po co. Ale idąc za przykładem Wojtka Przeniaka, podejrzewam, że takim tekstem można podrywać dojrzałe już pan. No, ale też można zdobywać serca dzieci, ponieważ wziąłem też udział w dubbingu do znanego kinowego hitu Auta, gdzie tam grałem takiego... a propos włoskiego czy francuskiego kierowcy rajdowego. A który tak mówi? No i tym też kupiłem ludzi, a szczególnie dzieci. Czasem przychodzę jak ta małpka i ktoś mówi, a ty znasz tego pana? To dziecko mówi, a skąd? No to wystarczy, że powiem albo głosem Lupina. Już wiem. Więc zobacz, przedział wiekowy zdobywania serc jest ogromny. Dobra. Jeszcze idąc za ciosem pytanie, czy ojca Mateusza kręcicie dalej? No tak, właśnie przyjechałem tutaj do was właśnie z planu ojca Mateusza filmowego i kręcimy. W mundurze. Nie, zdążyłem zdjąć mundur. Nie mogę jeździć w mundurze, chociaż czasem by mi się bardzo przydał, ale nie. Kręcimy cały czas, no zobaczymy. No na razie ta historia się... Jak cię zatrzymają za przekroczenie szybkości, to cię salutują. Nie zatrzymają. Raz mnie zatrzymali i poprosili o dokumenty. Jak zobaczyli, że to ja, powiedzieli, że nie mogą przyjąć tych dokumentów ode mnie, bo ja jestem wyszyranką. No właśnie. Proszę, bo policja potrafi się znaleźć. To prawda? To tak się znalazł. W seriale rzeczywiście, no to wiem od wielu aktorów, że są kręcone. Są chyba najbardziej bezpieczną grupą artystów. Są testowani co trzeci dzień praktycznie. No tak, prawie. My jesteśmy, tak. Bez przerwy. A to ktoś choruje. No to są przerwy oczywiście, ale... Systematycznie parę seriali chyba. Nie wiem, ile Piotr wiesz więcej na ten temat. No oczywiście my jesteśmy ze względu na cały cykl produkcji, aczkolwiek też zdarzają nam się takie momenty, w których musimy zrobić stop, bo gdzieś ktoś z kimś przebywał i jest podejrzenie, więc dbając o bezpieczeństwo, musimy przerwać.
pamiętajcie, że to jest 50 osób ekipy, więc to się roznosi bardzo szybko i tym bardziej, że o ile ekipa jest związana z maseczkami całe te 12 godzin czy 13 na planie. Tam, tyle... że praktycznie to w gotowości bojowej są dwie ekipy, jeżeli... jest no, konieczna przerwa, no to jest są angażowani inni ludzie, którzy czekają w pogotowiu na nie wiem, czy w twoim serialu. Mówisz o ekipie technicznej. Tak, tak. No, tak, tak, no ale tutaj już aktorów nie da się od tak stryknięcie palca zastąpić. No to jest problem. No nic, musimy się z tym porać. Nieuniknienie przechodzimy do aktualnej sytuacji. Dokładnie. Ja rozumiem, że twoja pasja twórczo-stolarska złagodziła ci czas lockdownu. Tak. Ale mam pytanie do Janusza. Zrobiłem parę mebli. Tak. Mhm. O, czyli jednak... Do Janusza Wawrowskiego, czy wystrugał Stradivariusa, tak? Nie, dlatego, że znalazłem na stronie informację, że pojutrze ma grać w Niemczech, aktualne. Nie, oczywiście koncert niestety, jak wiele koncertów w wielu krajach na terenie Wielkiej Brytanii czy Niemiec, niestety są odwoływane, przekładane może tak na czas późniejszy. Ale za to, Jerzyku, chcę cię pocieszyć. U nas nie są przekładane. Jeżeli tęsknisz za grającym Januszem Wawrowskim na żywo, to w czwartek w kwarantannie w Haifi Janusz Wawrowski i Misza Kozłowski na żywo tu, w tym studiu, w którym tej chwili siedzimy. Dobra. No widzisz? Dobra. No my jesteśmy dobrzy. Tutaj dobra. Jest gwarancja niezawodna po prostu. Firma. Słuchamy następnej piosenki. Słuchaj, ja już widzę w ogóle skład, rozumiesz? Piotr Polk, Janusz Olejniczak, Wawrowski, rozumiesz? Improwizacje. Improwizacje, wiesz. No tak się rodzą wielkie dzieła. Lekki Stradivari, tutaj jednak troszkę akordeonu, bo już nie jest obciachowy. No już nie. Powiem ci szczerze, że jestem teraz chyba jednym z najbardziej dumnych facetów. Nie dlatego, że jestem, no pewnie też jestem jedynym aktorem, który gra na akordeonie, ale jestem z niego dumny. Wiesz, już powiem ci, że jestem z niego dumny, dlatego, że to jest coś tak niesłychanie dziwnego, że aktor gra na akordeonie. A ja mówię, dobrze, to pokaż mi, ilu jest tak Piotrze, naprawdę. Piotrze, monodram o Astorze Piazzolli teraz. No, na przykład. Proszę. Prawda? Ja gram kupuj taką... Kupuj pomysł i już to już twój. No, to będzie już taka druga sztuka muzyczna ze mną, ponieważ z Edytą Olszówką zrobiliśmy spektakl pod tytułem Akompaniator i ten spektakl jest oparty na miłości pianisty, akompaniatora do śpiewaczki operowej. To jest oczywiście chory człowiek i tak dalej. Skrzypkowie też tak mają, że ona jest wspaniałą śpiewaczką, tak? I oczywiście tam w oryginale, w tekście, no, aktor w sumie nie dotyka fortepianu i nie gra, bo nie gra. Ale ja życzyłem sobie, że zrobimy wszystko, żebym to ja grał. I postanowiłem przygotować jakieś różne takie drobne kawałki do śpiewania przez tę diwę operową. I pamiętam, że ludzie przychodzili i mówią tak, ja nie wierzyłem, że to pan gra, dopóki nie spojrzałem na pedały. Mówię, pan operuje pedałami. Ja mówię, no tak, no operuje. Pan gra. Ja mówię, tak, a nadal nie wierzę. No i to tak to jest aktorem, no bo aktor skoro gra, to znaczy, że wszystko udaje. No aktor umie nawet zagrać, że umie grać. Tak, dokładnie, tak to wygląda. Tutaj myślę o Januszu. Parę osób uwierzyło, że Adrian Brody gra. Wiesz, jak on bez wróżenia oka pistolet hollywoodzki udzielał wywiadów, bez cienia wstydu mówił, że on się nauczył grać specjalnie do filmu na fortepianie. Tak, już, no. A ręce były twoje. Jak to ręce? Co no, był Janusz? Nie, tylko... mnie w ogóle nie było. W jego wywiadach. W jego wywiadach. W wywiadach nie, natomiast na filmie była transplantacja głowy Brodiego do ciała Janusza. To było mistrzostwo świata. Ale tam mają chirurgów. No. No, ale przeszczep się nie przyjął. Boże, przydałyby mi się takie dwa palce Janusza wtedy, kiedy jest wczasnąłem se swoje. No jak wrócę do grania, bo na razie jak ty mówisz, że codziennie stukasz fortepian, ja sobie codziennie mówię pana Tadeusza. No tak. Ja w ogóle przy okazji chciałem
pogratulować. Zawsze byłem wielkim fanem tego filmu, właśnie w dużej mierze ze względu na twoje granie. To było naprawdę jeden z takich filmów, który ja jakoś nie mam tak, żebym uwielbiał filmy za muzykę. To jest dla mnie ważne zawsze jednak, ale zawsze jakieś takie zboczenie zawodowe, że coś mi nie pasuje. A tutaj naprawdę to jest taki film, który, chociaż Chopina mamy na co dzień, to tam po prostu niesamowite. Gratulacje jeszcze raz. Muzycznie też, jak to ten świat jest mały. Miałem taką przyjemność, taką przygodę filmową z panem Stevenem Spielbergiem w Liście Schindlera. I wtedy John Williams przyleciał do Krakowa. Wspaniały kompozytor. Tak, super. A ponieważ a propos akordeonu, tam też grałem Leo Roznera, czyli akordeonistę żydowskiego, z Jackiem Wójcickim, który grał skrzypka. I przyleciał John Williams z Isaacem Permanem, ponieważ tak, bo my graliśmy Bloody Sunday, żeby sprawdzić, jak to brzmi i tak dalej, czy my w ogóle mamy jakieś ogarnięcie muzyczne. Więc proszę, no tak niby się wydaje, że taka muzyka jest daleka ode mnie, a ona jest tak cały czas sklejona, można powiedzieć, ze mną. Nie w takim wymiarze, jak... I jak pomaga. Ja wszystko to jest bardzo dziwne i trzeba się... Jest czas na myślenie w tej chwili. Co... Pani, która przychodzi pomagać do domu. Panie Januszu, jak pan siedzi, to co? To ja teraz myślę. A teraz jak pan siedzi, to pan myśli? Czy... Mm-hmm. O to jej chodziło, czy jestem w pracy, czy nie. Czy bywa tak, że siedzę i nie pracuję, czyli nie myślę? Trawestacja tego dowcipu góralskiego. No właśnie, rozmowa z babcią. Babcią, co robicie, jak macie chodziło. Czas? Siedzę i myślę, tak? A jak nie macie czasu, to sobie ino siedzę, tak? No właśnie, do tego zmierzałem, tylko zapomniałem. Tak. Słuchajcie, tak, posłuchajmy głosu Piotra Polka i teraz co mamy przygotowane? No może, skoro mamy taką fajną, luźną atmosferę, to zaśpiewajmy taki dobry numer Włodzimierza Korcza. Jest świetnie. Jest świetnie, jest bezdzietnie, mieszkanko jak szkatułka, z paniami jest dyskretnie. Skarpetki śpią na półkach, na biurku drogie pióro, w piwnicy drogie wino i my jesteśmy górą, a oni są doliną. I zawsze ponad kreskę, i dobrze jest samotnie. Nie martwisz się, czy deskę opuścić, czy odwrotnie. I świat cię wciąż zachwyca, nie zakłóca marzeń, ni pamięć o rocznicach, ni powtarzalność zdarzeń. I świat cię wciąż zachwyca, i nie zakłóca marzeń, ni pamięć o rocznicach, ni powtarzalność zdarzeń. Tak trzymać, pośladki lgną do tronu, nie trzeba się nadymać, nie trzeba spuszczać stonu. Na baczność stoją w szafie oddziały garniturów, ktoś rozbił się na rafie. Zawsze sobie guru, na ręce patek Filip, wskazówki mu się złocą w nieustające chwili. Tylko cholera, po co? I
świat cię wciąż zachwyca i nie zakłóca marzeń i pamięć o rocznicach i powtarzalność zdarzeń. I świat cię wciąż zachwyca i nie zakłóca marzeń ni pamięć o rocznicach, ni powtarzalność zdarzeń. To jest płyta muzyki pisanej specjalnie dla Piotra Polka. Czy zajmowałeś się także standardami wielkimi? Czyli to tekst. Pytam, no Jan Wołek. Janka Wołka. Wołek. No wszystkie teksty, prawie wszystkie teksty. Tak, prawie, prawie. Był jeszcze Wojtek Kejne i Dudkiewicz. Proszę, pięknie maluje. A do tego pisze smaczne teksty. No tak, Janek pisze bardzo fajne. Świetne pisze teksty. Znakomite. No, przepraszam, mówię, pytałem o standardy. Czy również sięgałeś po standardy jazzowe takie, wiesz... Jak Rod Stewart. Tak. Bez porównania oczywiście. Natomiast propozycja, która przyszła, żebym zagrał, czy nagrał płytę w nagrodę, pomyślałem sobie, że może to być... Moja jedyna taka profesjonalna płyta, więc chciałbym ją zrobić z dużym big bandem, co na tamte czasy, no to on trochę wyszedł z użytku już. I takie standardy, których ja sam lubię słuchać. No to oni powiedzieli, no ale że to nie mam robić to dla siebie, tylko dla kogoś. Ja powiedziałem, a ja chcę zrobić dla siebie. Skoro ktoś mi chce za to zapłacić, to ja sobie zrobię to dla siebie. Ja jestem aktorem, ja mam powodu, żeby robić to ciągle dla kogoś. No i rzeczywiście zdobyłem ten wielki, wielki big band. Postanowiłem nagrać takie typowe szlagiery. No i tak pomyślałem sobie, gdzieś trzeba się uczyć na dobrych rzeczach. Ja w ogóle jestem taki jazzowy, klasyczny, ale i jazzowy. I postanowiłem połączyć akurat w piosence, którą chciałem też Państwu zaprezentować, połączyć trochę świata filmowego, aktorskiego z muzycznym, że aktorzy czasem komponują, piszą teksty. Ja też napisałem kiedyś parę tekstów, może to źle zabrzmi, Jerzy, ale wyobraź sobie, że napisałem taki tekst Dom pod czerwoną latarnią, mając 17 lat. Nigdy nie widziałem takiego domu, nigdy w nim nie byłem, ale jakoś... Nigdy mając 17 lat, a potem? Potem. I jeszcze, Jerzyku, 21:42. Będę musiał wypikać. Więc... Nie, no, ale przechodząc, jest parę stolic. Tak, przechodząc, tak. Potem już widziałem, ale wtedy nie. Natomiast kwiecisty tekst o tym domu i o... No tak, o tym domu napisałem. Więc można. Jak się ma 17 lat, można. Można też napisać muzykę. Przerwę też... monolog Piotra. I chciałem powiedzieć według mnie komplement, że Piotr nie jest aktorem śpiewającym. Twoje ulubione określenie. Prawdopodobnie brałeś udział w festiwalu we Wrocławiu, podejrzewam, tak. Ale w każdym razie na płytach tego nie słychać, tych interpretacji aktorskich różnych znanych. Nie słychać, że gra, że śpiewa. Tak. No, i to jest strasznie irytujące. Tak, ja też. Ale tą piosenkę, której słuchaliśmy, to trzeba sobie puszczać 3 razy dziennie teraz. Jest świetnie. Jest świetnie. Mało tego, ten wątek, że w piwnicy drogie wina. Tak, bardzo, bardzo to jest interesujące. Spotkałem kiedyś bardzo zamożnego człowieka, który powiedział, bo wiesz, w zasadzie to ja jestem biedny, dlatego że jeżdżę samochodem bez dachu, jem stare sery i piję stare wino. No właśnie. I powinien się dodać, że słucham muzyki na starych instrumentach. A tak wspaniały muzyk jak Janusz Wawrowski gra na takich starych skrzypcach ponad 300 lat. Topa się męczy, nie stać, żeby na zrobić nowe. Dla niego instrument, a on nic. No właśnie. No to skoro mówimy o tej pięknej muzyce, którą chciałeś nagrać dla własnej przyjemności, to posłuchajmy. Czego posłuchamy? No to posłuchamy Charlie Chaplina.
jego wielkiej, moim zdaniem cudownej, wielkiej filmowej kompozycji Smile. Światła rampy. Tak. Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. No piękne. I to z płyty Polk in Love. Tak. Bardzo piękny utwór. Januszu, wróćmy do ciebie. Już rozmawialiśmy o tym, że koncert ci spadł kolejny. Czy masz teraz no, równie spektakularne plany jak ten Różycki, taki w najbliższym czasie, w najbliższych planach nagraniowych? To takie głupie pytanie o najbliższe plany, ale wszyscy zawsze są ciekawi, bo jest jedno wielkie wydarzenie. Nawiasem mówiąc, to wydarzenie jeszcze się nie wydarzyło, bo światowa premiera tego, czego dzisiaj słuchaliśmy, będzie dopiero w przyszły piątek. Tak, 12. Za tydzień. 12. Mhm. Oczywiście premiera była przełożona, bo płyta już została nagrana prawie półtora roku temu w Londynie, także to już raz przekładaliśmy. No ja mam nadzieję, że uda się jednak wykonać ten koncert w paru krajach. Było zainteresowanie ze strony wielu orkiestr, ale oczywiście z oczywistych powodów to wszystko zostało zatrzymane. Ale a w tym wykonaniu ma być w kwietniu w Londynie, teoretycznie. Już wiemy, że nie. A nie. Na pewno nie. Już musimy to, trzeba to było przełożyć. No, w Londynie i w Wielkiej Brytanii wiadomo, że ta sytuacja jest w ogóle dramatyczna. Tam już nawet nie chodzi o to, czy się publiczność puszcza, ale nawet nie można tylu muzyków zmieścić. To jest potężny aparat wykonawczy. W Różyckim to jest około 70 muzyków. To jest tylko 6 trzeba perkusistów. Plus harfa i tak dalej. Także to oczywiście odpada jakakolwiek kameralna wersja. No, a jeżeli chodzi o nagrania, no to na pewno o tym, o czym już wspominałeś, czyli o Karłowiczu, którego bym naprawdę bardzo, bardzo chciał nagrać. Kiedyś myślałem o tym, żeby go połączyć z koncertem Sibeliusa, który jest napisany praktycznie w tym samym roku. A no, zupełnie inna muzyka północy, pochodząca z zupełnie innej duszy niesłowiańskiej.
Marzy mi się też Bacewicz. Coraz większym jestem miłośnikiem muzyki Bacewicz i myślę o tych utworach solowych, które nie wszystkie zostały nawet nagrane skrzypcowe, ale też o sonatach na skrzypce, fortepian, o koncertach, dużo, dużo twórczości. Może też się zdarzy jakieś nagranie muzyki filmowej, bo tutaj a propos jeszcze się nie miałem okazji pochwalić, ale to też jest jakiś pierwiastek, który może nas tutaj łączyć, no, gości. O to chciałem pytać. Wiele nagrań i to w najlepszej wytwórni. Tak, no ostatnio ja bardzo często z Janem Kaczmarkiem, on, tak powiem, jestem takim, można powiedzieć, jego nadwornym skrzypkiem, ale naprawdę sobie bardzo cenię tą współpracę. Ostatnio mieliśmy zabawną sytuację przy nagrywaniu jednej ścieżki dźwiękowej, gdzie skrzypaczka po prostu na planie coś tam już było nagrane, musiałem pod to podłożyć, to ona próbowała tam po obozie koncentracyjnym, ona przeżyła, to jest na faktach oparty film, i chwytała skrzypce po raz pierwszy i dotykała. I problem był taki, że się zepsuł się monitor w studiu i nie mogłem, nie można było trafić. Ja musiałem dokładnie trafić w jej ruchy, więc musiałem biegać tam do innego pomieszczenia, tak mniej więcej policzyć i wrócić i starać się wcelować, bo się monitory popsuły, nawet chyba dwa. Mhm. Także, ale udało się to wyczucie czasu muzyka. Ale jest to też w ogóle dla mnie ciekawe doświadczenie, oczywiście inny rodzaj w ogóle muzyki, no i to też potem, że się siebie słucha gdzieś tam, jak aktorzy grają, to jest też niesamowite uczucie. Ale jest to powód do radości, że młode pokolenie, do którego zalicza się Jan Wawrowski, całkiem młode, sięga po Różyckiego, po Karłowicza. Ja myślę ciągle o naszej ulubienicy i przyjaciółce, niestety nie żyjącej, Paulinie Sokołowskiej, tak. która przecież odkrywała, znaliście się dobrze. Tak, oczywiście. Razem pracowaliśmy, tak. I ona, tak jak Tadeusz w szafie w Teatrze Polskim, tak ona szukała tych szaf po całym świecie, gdzie można jeszcze znaleźć archiwalia świetnych polskich, zapomnianych muzyków. Czyli tak. Może musi ileś lat upłynąć, żeby wracali za sprawą młodych solistów. Ja nie jestem młody, ale tutaj rzeczywiście Janusz ma rację, że powinienem jednak zerknąć w ten koncert fortepianowy Różyckiego. Jeszcze też nasz przyjaciel żyjący, Staszek Dybowski, namawiał mnie już od lat, żeby właśnie po takie rzeczy sięgać, a ja jakoś miałem taką filozofię, że to jest niegrane, ale pewnie nie bez powodu. Nie zawsze, chociażby to, co słuchaliśmy teraz. No więc może... No w każdym razie zajrzę. Bardzo się cieszę. Oczywiście to nie jest może najlepszy przykład, ale Karla Orfa też dużo nie grywano, a Carmina Burana w pewnym momencie stała się najbardziej rozpoznawalnym utworem na świecie. Tak, tak. No. 21.53. Mamy jeszcze 7 minut, ale będziemy słuchali. No to posłuchajmy może takiego drobiazgu w wykonaniu twoim, Januszu. Mówię do Janusza Wawrowskiego. Tak. I co to będzie? To będzie melodia druga Ludomira Różyckiego przy fortepianie José Gallardo. No to nas zaskoczyłeś. To takie króciutkie, ale śliczna, wdzięczna miniaturka, niezwykle. To z tej płyty Hidden Violin. Tak, dokładnie.
piękna płyta. Przesłuchałem ją od początku do końca. To chyba pierwsza płyta na tym Stradivariusie. Na tym instrumencie, prawda? Tak. On był przez 80 prawdopodobnie lat praktycznie w ogóle nie grany przez żadnego skrzypka. On tak w XX wieku przetrwał jako skarb rodzinny. A co z nim było, zanim trafił w twoje ręce? No właśnie był przez blisko pół wieku w rodzinie włoskiej państwa Ratini. Ten pan, Luciano, który odsprzedawał instrument, to jest taki znany architekt rzymski. I on był oczywiście bardzo dobrze zadbany. Raz do roku był w warsztacie lutniczym. Ktoś tam czasami grywał na nim, ale to takie były tylko domowe koncerty. Także on w zasadzie no, nie był w XX wieku, z tego co ja wiem, gry. Nie był używany przez żadnego wirtuoza tak na stałe. I pewnie przez większość czasu leżał w tym samym miejscu, bo te włoskie rodziny, które od 200 lat mieszkają w tych samych palazzo. Dokładnie. Także to miał szczęście, dlatego pewnie w takim dobrym stanie jest po prostu. No, już słyszę i widzę, że zbliżamy się do końca. Patrzę na zegar, a jak tradycję stworzyliście, Januszu, z Jerzykiem, kończymy zwykle czymś francuskim. Piosenką francuską. Grace Jones, która się nie zmieściła w ostatniej audycji. Z filmu Frantic. Romana Polańskiego. Romana Polańskiego, tak. To ja na odległość pozdrawiam wszystkich. My też ciebie i uważaj na siebie. Uważaj na siebie i... No masz chrypę, więc uważaj na siebie, tak. Nie, to pod wpływem emocji. A w życiu trzeba zawsze bardzo uważać. Tak no jest. To dobrze, że cię tu nie ma, bo tu były jeszcze większe emocje. Nasi znakomici goście, Janusz Wawrowski, dziękuję Piotr bardzo. Polk, dziękuję. Janusz Olejniczak, Tadeusz Deszkiewicz, no i Jerzy Kisielewski. Obiecajcie, że wrócicie jeszcze. Obiecujecie? Obiecujemy. Tak. Wrócimy. Dziękujemy Państwu bardzo. Back. Dobranoc. I'll be back, tak. Dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël.